Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejne rozpakowanie sprzętu od firmy Dream Machines. Tym razem nie będzie to myszka, a głośnik bezprzewodowy Dream Machines Dream Audio Conch, czyli ciekawy produkt. Głośników na rynku mamy naprawdę wiele, ale ten wyróżnia się przede wszystkim dość fantazyjnym kształtem oraz ma całkiem dobre parametry. Dzisiaj dowiecie się o nim sporo, a test już niedługo. Ceny głośnika macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy rozpakowanie, oglądajcie. Zapraszam także na portal wavepc.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i aktualności ze świata IT. Przede wszystkim macie tutaj mnóstwo moich recenzji. Pamiętajcie, www.wavepc.pl. Warto wejść. Dobrze, moi drodzy, bierzemy się za rozpakowanie głośnika od Dream Machines Dream Audio. Jest to głośnik o nazwie Conch. W tej chwili jedyny taki w ofercie tej firmy. Jak widzimy, mamy biały lub czarny. Co tu jeszcze ciekawego w specyfikacji? Krystalicznie czysty dźwięk, wbudowany subwoofer, ładowanie przez USB, dotykowy panel sterowania do 6 godzin działania na baterii, sprawdzimy, oraz oczywiście Bluetooth. Informacji niezbyt wiele. Nie mamy chociażby tej mocy podanej głośnika, ale zobaczmy, może będzie coś w środku, jakiś manual. No i w środku chyba nie jedno będzie, natomiast widzę sam głośnik. Powiem Wam, troszkę wygląda jak jakiś statek kosmiczny. Ciekawy wygląd, oryginalny, to trzeba przyznać. Warstwa antypoślizgowa, więc o, trzyma się dobrze powierzchni. Za chwilkę go obejrzymy dokładnie, natomiast patrzę, to tu jeszcze, tu chyba akcesoria będą. Dobra, indeed, coś jest. Mamy instrukcję do głośnika Conch. Przyciski głośniej, ciszej. Interfejs audio, czyli bezpośrednio możemy też podłączyć jakiś telefon, tablet, komputer, nawet port ładowania, wskaźnik naładowania, specyfikacje. Oczywiście do iPhone'ów, iPadów i tak dalej. Funkcja AUX, OK. Łączenie z urządzeniem, ładowanie, o, informacje. 3 W razy 2, czyli 6 W, w sumie bateria litowa 1500 mAh, więc spora, odtwarzanie 5-6 godzin, waga 682 g, więc przyzwoicie. Bluetooth mam tutaj w wersji 2.1 w standardzie. Wymiary macie, odległość, czyli zasięg to 10 metrów. No, takie standardowe parametry, bateria dość pojemna, więc fajnie. Jakieś informacje gwarancyjne. Dobra, ok. Przewodziki bardzo krótkie, no ale są. Mini jack, czyli do podłączenia telefonu chociażby, oraz USB, micro USB do ładowania głośnika. Szkoda, że nie ma takiej przejściówki, żeby z prądu naładować, bo zawsze szybciej. Ja takie coś mam od innych urządzeń. Natomiast sam głośnik, powiem Wam, że tak, troszeczkę waży. Mam tutaj taki tunel bass reflex, jakby na wylot przechodzący. To jest z plastiku, ale wygląda jak aluminium, dość ładnie. Logo Conch. Mamy błyszczący biały plastik, ale biały, więc nie jest źle. Mamy te porty na ładowanie i na podłączenie urządzenia bezpośrednio. Mamy też jakąś diodę. Włącznik, wyłącznik. Ok, działa chyba, bo coś mi tu mruga. Tu mamy panel dotykowy, czyli wystarczy przyłożyć palec zapewne. Zobaczcie, wydał dźwięk z siebie. I z tyłu, moi drodzy, duża osłona, sztywna taka siateczka, więc nie wgniecie nam się to. I tu prawdopodobnie, nie widzę teraz dobrze, ale chyba są te dwa głośniki schowane od spodu. Ten właśnie element antypoślizgowy mocujący to na bracie. Więc głośnik wygląda ciekawie. Ja go troszeczkę potestuję dla Was i za jakiś czas dam Wam znać, jak się to urządzenie sprawuje. Natomiast jego ceny macie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!